dużo jest miejscówek takich. Na przykład jesteśmy znowu w Gothiku 2, a jesteśmy w Świątyni Śniącego. No. I trzeba tu wszystko zbadać, jak to wygląda. Czy ja tutaj byłem, bo nie pamiętam? Chyba byłem. Tibie? Tibie, dobra gierka, jej kiedyś grałem. A, dobra, tutaj zabiłem już tego szamana. Dobra, pamiętam. Teraz idziemy tutaj. Nie, no, ale bez przesady, jakieś metiny. Metiny to nie. Czekajcie, czekajcie, jeszcze mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz. Czy ja tutaj chyba nie byłem? Tak, już widzę, że jest tu pełzacz. No Metina, powiem wam, że ja nigdy nie grałem na przykład. Ale Tibie grałem, Tibie była spoko. Okej, pamiętam to miejsce, pamiętam. Ciekawe, czy jest ten gościu, którego nie można było zabić. Nie, nie ma. Tutaj, ile pamiętam, chyba stał taki strażnik, nie? Ryzena 1 na live'ie, tak grałem. Skończy na tym, że będziesz grał w Age of Empires. Nie, raczej nie. O, ej, tu? Chwila. Tutaj stoi szaman? W tym miejscu? To jest nawet ok, bo możemy go szybko dziabnąć tym. Szybko dziabnąć kuszą. Jak trafimy w przełącznik, nie? Wiecie, tylko czy to tutaj działa, jak... Dobra. Powinien zginąć już. No tak by żył jeszcze. Krachtnak. Dobra, to się otwiera. Miałeś okazję jako dzieciak trochę Metina widzieć i w Tibie grałem trochę i obie na swój sposób ciekawe. No, powiem, że ja w Tibie to ja sporo grałem na przykład. To była fajna gierka. Ale myślę, że teraz na live to nie wiem, to trzeba by było naprawdę być wymiataczem tej Tibi. To już chyba nie te czasy. A tu był chyba kapłan. Ale nie jestem pewny. A dobra, pamiętam, o co tu chodziło. To i tak było... Oh, shit. To i tak było jedno przejście tylko tutaj. Zajmiam się najpierw tym orkiem ułoży więcej. O, ty dziabną mnie. Dobra, to wczytam. Szkoda życia. No nie, no znowu nie dziabną, ale bez kryta to może być. No dobra. Jak nie zginę, to niech będzie. Dobra, zginąłem. Dziwnie się tutaj ustawia ten ork, bo część moich uderzeń go w ogóle nie trafia. Może tak ci pomoże. No właśnie. Był za wysoko wtedy. No to też w sumie z kilkoma osobami, ale teraz chyba bardziej WoWa ludzie oglądają. Panie demona, okej. Okay. Teraz jeszcze ten nowy dodatek jakiś na WoWie jest, chyba TBCek. O nie. TBCek chyba jeszcze na WoWie wychodzi, ludzie tak głównie na WoWie siedzą, albo chyba jeszcze na Black Desercie, z tego co wiem, z takich MMO. Ewentualnie Skyrim, ten Elder Scrolls Online. Bo też tam po części jest darmowy. Zaraz do stanu początkowego wrócisz? Normalnie.
Chwila, to trzech arcykapłanów pokonaliśmy. Zastanawiam się, czemu ten jeden tam stał. Tam chyba normalnie nie stał, z tego co pamiętam. Jeli ma bez paczy, w sensie, że trzeba by było najpierw kupić te dodatki wszystkie, o to ci chodzi, tak? Kilka osób. No w Stevie przecież najlepszy ten gracz z największym levelem to jest chyba Polak, nie? I on też streamuje z tego co wiem. Coś tam było o tym. I ta jego dziewczyna, co jest chyba właśnie na drugim miejscu, to ona chyba też streamuje razem z nim tam. Patrzę poprawiające błędy. To nie wiem, nie słyszałem o takich rzeczach. Jest takie coś w Skyrimie? Dobra, próbuję się tu przedostać. Złapał mnie. Tyle błędów, że grać nie idzie? Ale czekaj, mi chodzi o tego, The Elder Scrolls Online, nie o Skyrima. To nie jest to, co ten... Szczególnie Skyrim nie ma tak dużo błędów, ja grałem w niego. Szedłem całego bez jakichś takich patchy, na ile pamiętam. Współpracę nad filmami na YouTube. No spoko, dzięki w takim razie za rajdzika jeszcze raz. Dzięki, że wpadłeś, posiedziałeś z nami. Cześć, cześć. Byś się zdziwił? No ale jak mam się zdziwić, jak przeszedłem go całego już? To jak mam się dziwić? Inaczej. Przeszedłem tą grę całą. Kurde, no. Jest tam faktycznie ileś tam błędów, ale no powiem, że nie są to istotne błędy jak w niektórych grach. Nie da się przejść gry na przykład. Dobra. Złapałem go. Tysiaczek expa za nich jest. Nice. Dobra, teraz to pamiętam. O co tu chodziło? A, bo to się zamykało jak ten. Bo trzeba było z nim pogadać najpierw, nie? Dobra, to pamiętam. Teraz tak, jedno chyba otwierało to. Gdzie chowało kolce, tak? Niebieski kwiat i kolce. Ciemny grzyb. Sarkofag arcykapłana. Ej, nie było chyba tego wtedy, co? Czy było? A może było? Nie pamiętam, ale nic mi to ciekawego nie dało. Ciężki miecz dwuręczny. To tylko mi otworzyło tamto przejście, tak? To fajnie. To fajnie, ale przynajmniej zlutowaliśmy tutaj na szybko, możemy iść dalej z powrotem. Ciekawe, czy będzie też jak na przykład wtedy zdobyliśmy Uriziel i mieliśmy pokonać tego kapłana, ale nie dało się go zabić. Czy będzie też tak zrobione, że będziemy musieli stąd wyjść? Albo czy będą przynajmniej przeciwnicy zrespieni, bo tam było, że przeciwników respiło w wyjściu. Wiedźmina trójkę, tak, ogrywałem bardzo długo Wiedźmina trójkę. Na live'ie. Puść to. Goddammit. No i zginę. Dobra, nieważne, bo tutaj trzeba zobaczyć chyba kolejność. Ale nie jestem pewny. Grałem trójkę i ja zrobiłem ogólnie platynę wtedy, bo ja grałem na PS-ie. Twórcy i zrobiłem platynkę. Pamiętam, jak robiłem jeszcze te wyzwania później. Dobra, bo powiem wam, że tu jest coś do wciśnięcia. Tu jest coś do wciśnięcia. I tu może być szkielet, czy mi się zdaje. Po co to jest? Coś tu się zawiesiło, czy co? Dobra, nie wiem. A tu nie była kolejność w tym podana? No dziwne. O, właśnie.
Czerwony, żółty, niebieski. Ale jeszcze mi się tu przypomniało, że to była skrytka w tym miejscu. Zapomniałem o niej. Co mi dała ta platyna? No, że sobie pograłem na streamie i zrobiłem platynę. Na tym tamtym. Tu się otwierało jeszcze. A, ale nie wiem, czy to się nie otworzy właśnie po zrobieniu tego. Może tak być. Czerwony, żółty, niebieski. Okej. Tylko tu jeszcze demony będą się pojawiać. I chwila. Jak wezmę zły, to się pojawi demon, tak? Wiesz, to Xpik jest. No, gdzie te pioruny są? Właśnie. Ładnie. No, 500 ekspa, ty. Czekajcie. Zapiszę. Dawaj mnie drugiego demona. Tetrapeter, witamy. Hello. Ty, ale chyba się nie da zrobić tak, tylko chwila. Zobaczymy jeszcze tu. Chyba się nie da. Chyba tylko jeden demon wychodzi. Szkoda, myślałem, że będzie ekspowisko troszkę. Troszkę rozumiesz polski? No tak, jak większość z nas. Żartując sobie. A, kolega z Niemiec. Witamy w takim razie, pozdrawiamy. To. Gothic jest bardzo kultowy u nas, nie? Bardzo dużo osób grało za młodu i mamy bardzo fajny dubbing do tej gry. Dobra, teraz się przełączyło. Lili ma streamka? Naprawdę? Nie wiedziałem. Nie wyskoczyło mi powiadomienie. No, gra jest naprawdę bardzo popularna u nas. Teraz nawet wychodzą mody do tej gry. Ludzie tworzą. Cześć, klakier, witam. Co robię w Gothicu 1? A, biegam sobie. Patrzę, co tu ciekawego jest. I no, coś mi tu nie pasuje. To się jakoś otwierało, ale... Ale jak? Chyba tutaj nie tak zrobiło. Jakoś to się otwierało, ale no nie wiem. No nie wiem. Okej. No ono tu. Dobra. Gdzie jestem? No muszę mówić po polsku, nie? To jest świątynia śniącego. Jak on miał? Kruszak? Po orkowemu? Świątynia śniącego, bo to jest mod do dwójki, który dodaje miejsca z jedynki. Bardzo fajny modzik. Każdy musi lubić tą grę. Tak. Miejsca z Gothica 1 są w Gothicu 2. Lepiej było tu nie przychodzić. Antyczny strażnik. O nie. Ma broń dwuręczną. Przerąbane. To nie będzie łatwe.
takim razie. Lepiej było tu nie... Kurczę. Niedobrze. Tak, oczywiście grałem. Głupi durek. Kurczę. Wiedźmin trójka, tak, fajna gierka. Grałem, przeszedłem cały już kilka razy. Kurczę. Jak ich mam tutaj dorwać jakoś dobrze? Nie mam pomysł. Jak wejdę tutaj? Oj. Właśnie. A nie, jakie obrażenia? Małe. Kurczę, bo nie mają te dwuręczne bronie i nie mam zasięgu do nich. Czytam książki i czasami tak. A, czy czytałem książki, o to chodzi? To tak, to czytałem. Nie załapałem. Głupi. O co chodziło? Strzała. Dobrze. Dobrze, teraz drugi. Aj. Udało się. Świątynia Śniącego? Tak, panie Amadeuszu. Dotarliśmy do Świątyni Śniącego. W dwójeczce. Przewaga tej broni. Tak, tak, tak. Wiem, że chodziło o Wiedźmina trójkę książki, tak czytałem. Żeby Wiedźmini nie nas poznają. Dobrze, że nie po cyberpunku. Kurde, skubany. Witamy w ogóle, panie Amadeuszu. Co tam słychać? Jak tam tydzień mija? A nie no, tak blisko. Średnio. Ja w ogóle powiem wam, o co chodzi, bo ja pisałem na tym Discordzie, że jutro będzie stream, bo miał być dzisiaj rano. A wczoraj, zamiast pójść na popołudnie do pracy, poszedłem o 11, bo podobno mamy dwóch chorych. Znaczy, jeden ma już potwierdzone, że ma koronawirus, a drugi, że miał styczność. No to poszedłem na 11 w takim razie, bo nie było drugiej zmiany. Okej. Okay. Dzisiaj nie wiedzieli na którą godzinę, bo nie wiedzieli jaka będzie odpowiedź i w końcu wyszło na to, że mam wolne. Jutro też nie wiem w ogóle na którą godzinę mam iść. Także niezłe jajca się teraz wyrabiają, ale przynajmniej mam dzisiaj wolne. Przy okazji sobie posiedzimy i zrobimy streamka, nie?
tak, to jutro podejrzewam, że albo będzie to popołudniówka w końcu i zrobiłbym rano streama, albo bym znowu na jakąś 10, 11 musiał iść i nie wiem. Razie planują polepszyć Cyberpunk o jakieś patche, to przedłuży okres pracy nad Wiedźminem 4? Tak, to patche oni mają robić, ale oni chyba też mieli jeszcze robić dodatki do... Mieli robić dodatki chyba, nie? Do Cyberpunka podobnie. Jutro stream? No nie, no dzisiaj jest. Dzisiaj jest stream za jutro. No to wychodzi. A jutro miał być za dzisiaj. Zgubić. Jak W4 zostanie zapowiedziane, to budżet zostanie zwrócony przed premierą. Ogólnie ten, coś tam ostatnio z akcjami tego, nie? Znowu kombinowali. No czemu ten jeden schował broń? Przecież był już tak blisko mnie. Kurde, no nie, no tak to ja nie dam rady dwóch pokonać. A streaming dziś i jutro? No nie da się tak. Nie ma takich możliwości. Nie mam takiego budżetu czasu, żeby ogarnąć to. Oj. Nie no, nie trzeba tego zrobić już lepiej. Kurczę, no co oni tak... Ogólnie to W4 mi się dalej wydaje, że będzie się grał Lambertem. Nie wiem, czemu wszyscy ciągle o tym. Znaczy oni chcą po prostu, żeby było o Wesemirze, nie? No i czemu ten jeden chowa broń? Jestem przecież blisko. Mi się i tak wydaje, że zrobią o Lambercie. Ale może posłuchają fanów i zrobią o tym. No zobaczymy. A tuś by się zrespił kolejny, nie? Leto? Leto był fajny przecież. No znowu schowali broń, nie no, wczytane był to. Nienawidzisz go? Ja tam lubiłem Leto, fajny był. Jako Gunter Odim? Nie, raczej nie, zbyt potężna postać to jest. Ciężko by było go wsadzić do gry i jego możliwości, jakie on może. Gandalf nie pasuje tam trochę. Nic tu nie ma. Zawsze od biedy można zrobić, że gra się Ciri, przeniosła się do innego świata i zrobić inną grę całkiem. Że gra się Ciri w innym świecie. By było po problemie, nie? Rozerwę się na kawałki. Kurde, rozerwać. Aj, rozerwać na kawałki chcę. No naprawdę wcisnął mi obrażenia? Będąc w takim miejscu? W sumie to możemy grać w Ciri. Karolem Wojtyłą, ale to miałoby sens. Kiedy są. Rozerwę się na kawałki. Tym wilkiem. To raczej nikt by się tego nie spodziewał.
Raczej też mi się wydaje, że żadna czarodziejka się nie będzie grało. Mi się wydaje, że jeśli to jest świat Wiedźmina, to i tak będziemy grali jakimś Wiedźminem. Najbliżej jest to, co ja cały czas utrzymuję, moje zdanie. Tam był taki wątek, że Leto z... jak ona się nazywała? No, z tą blondyną, z Keirą Metz, o, wyjechał. Bo Geralt się podobno nie nadawał tam do czegoś, co ona ten potrzebuje. I ten, i... Pewnie będzie właśnie... Będzie właśnie pewnie to. No. Koczy to? Lepszy Odrin? Albo może być jeszcze o tym pierwszym Wiedźminie. A Odrin to kto to był? Nawet wyjechał z Keirą, bo się sobie zakochali. No ale to nie ma nic do rzeczy. Czy się zakochali, czy nie. Ona mówiła o tym, że ona ma jakąś tam rzecz do zrobienia. Tylko, że Geralt się do tego nie nadaje, nie? Do tego, co ona tam potrzebuje. Wiecie, tu jest pełzacz. A właśnie, po co tu się szło? Był jakiś guzik. Dobra, pamiętam, że wcześniej łatwo było mi przeskoczyć, bo miałem akrobatykę. Ale dobra, teraz też nie było problemu. A, dobra. To się zjeżdżało tutaj i coś tu na mnie będzie czekać. Chyba szaman kolejny, arcykapłan. Czy nie? Zamek Eskelitris. O. Czekajcie. Tu chyba pełzacze spadywały pełzacze. Ciri też gdzieś poszła na jakieś krainy, wydaje mi się. O, okej. Tego się pamiętam chyba nie robiło, ale to jest exp dla mnie, więc mi się opłaca. Ciri została wiedźminką. No to zależy, kto jakie miał zakończenie, nie? Cześć, Matthewo. Jeszcze zaraz dam punkciki. Ty, tam się coś zamknęło? Ej. Bez oszukiwania mi tutaj. Coś tam się zamknęło chyba. Dobra, i teraz pełzacze, tak? Dobra. No co jest? Dostał. Dobra. Ja kolejne już nie przyjdą. Chyba skrypt jest zmieniony trochę. Niech to. No i nie mogę zminimalizować. No nie, no przyszedł Matthewo i każe mi minimalizować gierkę, żeby mu punkciki tylko dać. Proszę. Pojszło. Czekajcie, nie pamiętam, co to było tutaj. Czy w ogóle Ciri można by było na niej przeprowadzić takie mutacje. Czy to by nie kolidowało coś tam? Można by było? Co? A, jest. O. Przelaz w końcu.
Dobra, i tu nie można wyjść, tak? No to spadamy. Wszystko. No, nowy buścik jest. Pierwsza osoba, bo tak to wszyscy za 2000 dostają po 3000, a pierwsza osoba dostanie 4000. To rada buścika na streamku. No, od następnego streamka, nie? Pierwszy byłeś? No niekoniecznie, chociaż jakby nie patrzeć, by było. No ale nie, to jest od następnego streama już. Tylko włączyłem teraz, bo tamten się skończył buścik. A niektórzy jeszcze by chcieli pozgarniać jakieś punkciki. Wiecie, tu się jakoś wchodziło gdzieś chyba. Ale nie jestem pewny. To było tu? Nie, to chyba było tam przy Urizielu. Chyba tak. Teraz się jeszcze rozejrzę. A, i tu w ogóle było coś takiego, że chyba z akrobatyką nie można było wskoczyć. A ja nie mam akrobatyki w tej części, więc... Może by się udało. To jest skrót, jakby nie patrzeć. O, tylko że nie wejdę tędy. Dobra, pójdę naokoło i tak. Nie, teraz się dopiero skończył. Cześć Grzesiek, witamy, hej. Co to za dziura? Podejrzana. Ten już za dużo mu leto w głowie. Dobra, chyba idziemy po Urizel. Czekajcie, zejdziemy jeszcze tutaj. Tu pamiętam w jedynce było takie miejsce, że można było zginąć z samego stania. Ty, czy tu będą smocze jaja? Nie, to chyba jaja pełzacze będą. Przynajmniej w jedynce były. Dobra. Pierścień żywotności. Wziąłem broń. O, jest tutaj. Katowski topór. O nie, nie ma tu jaj. Są tylko zniszczone, czy tam wyklute. Mnie ten procesor właśnie miałem wymienić, ale... Nie wiem, ten i9 tam chyba... Ile on był? 10850K? O ile pamiętam, ale teraz nie pamiętam na stówę. To całkiem fajny ten. Właśnie się zastanawiam, czy nie na niego byśmy wymienili. No mówię, musiałbym płytę gówno wymieniać, bo ja mam pod Ryzena. Będąc w tematyce piraniowej, no to pod Ryzena mam. Okej, okay, nie ma listu. Był tutaj, nie? W jedynce, ale to... Że dlatego chyba nie ma, bo zabraliśmy go wtedy. Ryzna 9 lepszy jest. 10 lub AMD 10. O, ale to wiesz, jaka to jest cena jeszcze tego. Zależy. Ryzen 9 mówisz? Lepszy? Tylko no, no mówię, jaka to cena. Wtedy. Okay.
Dobra, tu jest wyjście. A tam już nic ciekawego chyba nie było. Chyba się guzikiem wyłączało to, czy mi się wydaje to? Nie, nie wyłączało się tego. I, a tu był jeszcze jeden kapłan. Nie ma go, chyba. O, proszę. Faka, Ryzen 9 3900X. Dobra, wiesz co? Przypomnij mi, jak skończymy Gothica, to sobie zerkniemy te dwa procesory jeszcze. Teraz może. Kurde, no dwa naraz, nie da się jednego? Jednego bym chciał. Ten jest bliżej. Traf. Cześć kapitan. Witamy. Hej, hej. Jakiego Intela? Ja chyba mówiłem, ale nie jestem pewny. ...10850 i 9 chyba to było. Ale nie jestem pewny na 100%, czy tak się nazywa. W ogóle widziałem, kapitan, że jednym punktem przeganiałeś tego diabła ostatnio. Jeszcze wygrał gambla. Takiego dużego, no proszę. No, obysiło mi się. Ale który? Mówisz? Myślę, że Ryzen jest tańszy? Intel jest tańszy. No nie wiem, no musiałbym zobaczyć, jak to tam jest. Dobra. Pierwszy zrobiony, raz jeszcze dwa demony tam też będą pewnie. Wiemy. Dobra, chwila. Da radę jednego pulnąć? Da radę, okej. No proszę. Zapomniałem, że z demonów nic nie mogę wyciągać. Zaraz rzucił mi ktoś, osłonił mieczem. I co, w sumie wczytamy. Oszczędność płotków. Albo się oszczędza, albo nie. Nie?
O, jest, nic nie widzę. Co on mnie zaatakował? Dziwne. Gorzej w renderowaniu filmów? Znaczy wiesz, aż tak mi też... na jakości to nie straci, tylko pewnie na czasie, nie? Jeśli o to chodzi, ale to duża różnica to nie będzie przecież. Co tam się dzieje? U, dwie przegrane poszły. I co jest? Jeszcze jeden będzie ten? Aha, jeszcze jeden tam jest, dobra. Idziemy. Siemany dzień. Stracił 52k. No ty, ale ile wygrał? On 40% gambla przed chwilą wygrał. Także no nie nazwałbym tego tak marnym dniem. Czy to są dwa demony, czy jeden? Czy jednego? Zawiesiłem się znowu. Co w ogóle kapitan słychać? Jak tam żyćko? Jak tam szkoła? Zrobione. Teraz tak. To jest przełącznik. Ale nie wiem, czy się coś nie pojawi, jak to przełączę. Procek na 5,2 GHz od Intera, trzeba też dobrą płytę główną. No, mi tak podkręcanie sprzętów też niezbyt się podoba, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ja nie chcę się w takie rzeczy zbytnio bawić. O, pamiętam, to trzeba naokoło lecieć. Najgorsze. Najgorzej. To wymyślili, nie? No, przez producenta to jeszcze, to fakt. To tam, ja wiem, że... Ja chyba mam kartę graficzną od producenta podkręconą. Jeśli o to chodzi. Ale nie pamiętam właśnie. Czy ja nie, chyba podkręconą wziąłem. Albo miałem wziąć podkręconą. Kiedy to było? Ej. Dobra, dalej kolce działają? Dwa działają. Raz oddało, raz zabiera. Takie życie fra... fantastycznego tego hazardzisty. Iksir zręczności. Barbarzyński topór bojowy. Ej, nie ma Uryziela. No to nieźle. Chyba, że Uryziel będzie leżał tam na samym końcu, przy śniącym, tam gdzie się zapadło. Tak mi się wydaje. Może tak być, nie?